lat. 15 lipca 1915 roku po raz pierwszy tu, niedaleko, na obecnej ulicy Lwowskiej, w hotelu Wysogląda, został puszczony właśnie ten film Quo Vadis z produkcji włoskiej. I tą projekcją rozpoczynamy dzisiejszy koncert, kulminację obchodów stulecia pierwszego seansu w Wadowicach. Kino rozpoczęło swoją działalność już taką normalną, kinową, gdzie co tydzień wyświetlano filmy. Parę miesięcy później, od stycznia 1916 roku, funkcjonowało aż do XXI wieku w tym samym budynku na ulicy Lwowskiej. Nosiło nazwę później Kino Gdynia, później Szarotka, o tym Państwo na pewno pamiętacie, ale o tym jeszcze więcej za chwilę Państwu opowiemy. Obchody stulecia wadowickiego kina rozpoczęliśmy w tym roku od Nocy Muzeów. Była to kinowa Noc Muzeów. I dzisiejszym koncertem chcemy, ażeby podnieść rangę tej rocznicy, ponieważ Wadowice były jednym z nielicznych wtedy miast, gdzie tak wcześnie kino, wtedy jeszcze jak Państwo widzieli, nieme i kino czarno-białe się pojawiło. Obecnie mamy kino już kolorowe i kino cyfrowe w formacie 3D. To nie koniec naszych obchodów, kulminacji tych obchodów. Na jesieni planujemy jeszcze konferencję naukową poświęconą historii wadowickiego kina i bardzo Państwa wszystkich zapraszam do tworzenia tej historii wspólnie. Powstała specjalna strona wadowickiekino.pl. Tam są fotografie, które posiadamy, tam jest trochę informacji na temat historii wadowickiego kina i bardzo prosimy Państwa wszystkich o to, żebyście wspólnie z nami stworzyli tą stronę, żeby ona była jeszcze większa. Także zaglądajcie na tą stronę, przysyłajcie nam fotografie, przysyłajcie nam swoje wspomnienia, bo na pewno macie wiele wspomnień, pewnie tylko z kina Szarotka, nie ma z kina Wysogląd, ale te też również są dla nas bardzo ważne. Postanowiliśmy wstrzyknąć trochę kultury w to miasto i realizujemy kolejne z naszych zamierzeń, to znaczy uroczyście chcieliśmy uczcić stulecie kina w Wadowicach. Mamy przed sobą bardzo fajny występ, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. W przyszłości postaramy się dostarczyć wam jak najwięcej kulturalnej rozrywki. Tak już się składa, że jesteśmy nie tylko zwierzętami społecznymi, ale też zwierzętami obrazkowymi. Kochamy kulturę obrazkową, w niej się wychowujemy od małego. No i dzisiaj połączymy to, co dla ludzi, dla ludzkości najważniejsze, czyli obrazki, które oglądamy w domach i w kinach z muzyką, którą słuchamy. Więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A z mojej strony jeszcze jeden apel. Może nie wszyscy to wiecie, bo każdy już dzisiaj ma kino w domu, ale w Wadowicach mamy bardzo nowoczesne kino cyfrowe, do którego również ja chodzę i do tego zachęcam. Korzystajcie z naszego kina, nie ma nic fajniejszego niż obejrzeć seans wspólnie. Ta atmosfera jest niepowtarzalna, nie da się jej odtworzyć w domu. I mamy też specjalne środowe seanse dla koneserów, na które również ja chodzę, więc jeżeli ktoś chce obejrzeć dobry film w towarzystwie burmistrza, który nie wiadomo gdzie siedzi na sali, zapraszamy na środowisko, a dzisiaj już przed nami fantastyczne koncerty, więc oddaję scenę ludziom kultury, a my ludzie polityki odsuwamy się na szczęście już dzisiaj w cień. Także do zobaczenia i wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo. W pierwszym seansie wyświetlono włoski film z 1913 roku pod tytułem Quo Vadis. Kinoteatr Wysogląda wtedy był także miejscem uroczystości państwowych, sceną teatralną, a nawet miejscem balów i rautów. W czasie okupacji hitlerowskiej kino działało nieprzerwanie. Prowadzone przez Niemkę Werkmeister przybyło do Wadowic z Rzeszy. Wykorzystywane było głównie w celach propagandowych. Już kilka miesięcy po wkroczeniu wojsk sowieckich kino rozpoczęło swoją działalność nosząc nową nazwę Gdyni. Wyświetlano w nim głównie filmy propagandowe towarzyszące nowym świętom państwowym. Kino było nie tylko miejscem seansów filmowych, ale także, podobnie jak przed wojną, widownią uroczystości państwowych, akademii, koncertów, a nawet zabaw tanecznych.
Na początku lat 50. kino zmieniło nazwę na Szarotka. W porównaniu do pierwszych powojennych lat kino znacznie rozwinęło swoją działalność. Grano 2 seanse dziennie, a kolor pomału wybierał produkcję czarno-białe. Zgodnie z odgórnym nakazem 50% filmów wyświetlanych przez kino musiało być produkcji krajów socjalistycznych. Kierownikami kina Szarotka w latach PRL byli Jan Łysoń, Jan Zawiła, Jerzy Branka oraz Edward Ślęzy. Ten ostatni pracował w Szarotce aż do jej zamknięcia na początku 2003 roku. Neon Szarotki jeszcze przez kilka miesięcy przypominał, że tu było kino. By wadowiczanie nie musieli jeździć na filmy, na przykład do Krakowa, Wadowickie Centrum Kultury zdecydowało się otworzyć kino w swojej sali teatralnej. Pierwszy tytuł, jaki pokazano w nowym wadowickim kinie Centrum, to wchodzący wówczas na ekrany polskich kin film Piraci z Karaibów – Klątwa Czarnej Perły. Uroczystego otwarcia kina w nowej siedzibie przy ulicy Teatralnej 1 dokonano 26 września 2003 roku. Pierwszy filmowy klaps wykonała burmistrz Wadowic Ewa Filipiak. Wtedy jeszcze nośnikiem obrazu i dźwięku była taśma celuloidowa, a zapisany na niej film odtwarzano za pomocą dość skomplikowanych aparatów projekcyjnych, konstrukcyjnie niewiele różniących się od tych z początków kinematografii. Nowa era kina Centrum nastąpiła 7 lat później. Wtedy w wadowickim kinie został zainstalowany nowoczesny cyfrowy sprzęt, umożliwiający także projekcję w trójwymiarowym formacie, potocznie zwanym dzisiaj 3D. Kino zostało wyposażone też w nowe fotele, elektrycznie sterowany ekran o powierzchni 40 m2, najwyższej jakości dźwięk oraz klimatyzację. Cyfryzacja kina, którą pomyślnie przeszło również Wadowickie Kino Centrum, porównywana jest dzisiaj do wprowadzenia dźwięku do filmu pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Pierwszy film w cyfrowym systemie 3D, jaki pokazano w wadowickim kinie, to Avatar Jamesa Camerona. Projekcja odbyła się podczas uroczystej gali otwarcia kina cyfrowego 19 lutego 2010 roku. Poprzedził ją kolejny, symboliczny klaps, który padł ze sceny wadowickiego kina. Nowa działalność Kina Centrum to letnie seanse plenerowe organizowane w Parku Miejskim. Pierwsza projekcja pod gwiazdami miała miejsce 20 września 2013 roku i odtąd corocznie jest kontynuowana w okresie wakacyjnym. Kino plenerowe cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, a miłośników kina pod chmurką z każdym pokazem przybywa. Thank you.
Thank you.
Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Wielkie brawa! Mamy nadzieję, że koncert ten zapadnie Państwu na długo w pamięci. Szanowni Państwo, to była uczta dla ducha, sentymentalna podróż, koncert pełen wrażeń i wzruszeń. Śpiewali dziś dla Państwa Judyta Wenda, Edyta Krzemień, Agnieszka Twardowska, Zofia Nowakowska, Justyna Janik, Michał Gasz, Jakub Szyperski oraz Wojciech Szmach. A wszystko to pod batutą księdza Przemysława Pasternaka. Ja pozwolę sobie zwrócić się teraz bezpośrednio do dyrygenta naszej genialnej orkiestry, maestro Przemysławie. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia do naszego miasta, do Wadowic. Dziękujemy za wspaniały koncert muzyki filmowej, za przepiękne poprowadzenie orkiestry i wasz profesjonalizm. Była to przepiękna podróż w krainę muzyki filmowej, w krainę opery, musicalu, podróż niezapomniana, która na długo pozostaje w naszych sercach. Pięknie dziękujemy! Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Wielkie brawa! Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Z wspaniałą publicznością może kogoś dziwić to, że ksiądz we fraku dyryguje, no ale kto mi zabroni? W końcu jestem w mieście papieża, który jadam tutaj kremówki nie tylko. Proszę Państwa, dedykujemy Wam jeden wspaniały numer, to brzydko powiedziane, piosenkę. Ja uważam, że ta piosenka w ogóle powinna znaleźć się w jakimś filmie. Nie zdradzę tytułu, ale chciałbym, żebyście z nami ją zaśpiewali. To jest z nowego repertuaru Polskiej Orkiestry pod tytułem Symfony The Best Rock Soul Pop. Ale zobaczymy, czy Wadowice potrafią śpiewać. Ostateczne zakończenie naszego dzisiejszego koncertu.